Na tym filmiku chciałem Państwu pokazać, opisać ogólnie URL NA9 w wersji OneCharge, oczywiście. Express jest wykonany ogólnie z tworzyw sztucznych, czyli to jest plastik, boki są też plastikowe. Ociekacz nie jest duży, chociaż wygląda taki duży, ale jak zobaczymy pojemnik na fusy i tacę pośrednią, okazuje się, że ten taska jest małych rozmiarów. Przystawka w tym ekspresie jest zbudowana w tej wylewce. Naciskamy dwa przyciski, ściągamy sobie i ona jest wyciągana, żeby ją wyciągnąć, umyć sobie, wyczyścić. Tędy leci pianka, tędy leci kawa czarna. Całość zasuwamy z powrotem, zatrzaskujemy. Tutaj mamy klapeczkę do łukania przycisku. Tutaj mamy taki suwaczek do kawy mielonej. Główny włącznik, pojemnik na kawę w ziarnach, 125 gramów, nieduży, mały. Zbiornik na wodę usytuowany z tyłu. Jest to niewygodne rozwiązanie, dlatego że jeżeli ekspres jest dosunięty, no to będzie nam haczył zapewne o górną półkę, jeżeli szafki są dosyć nisko. Trzeba go odsunąć. Na szczęście ekspres waży 9,5 kg, więc nie ma problemu, żeby go przesunąć. Zbiornik na wodę 1,1 litra. Nalewamy, wkładamy. Wyświetlacz cieku krystaliczny, malutki. No, tak jak Państwo tu widzicie. Podstawowe menu. Górną gałeczką wchodzimy sobie w to menu. Tam mamy możliwość ustawienia temperatury, dawek kawy, wartość wody i tak dalej, tak dalej. Takie podstawowe funkcje, które są potrzebne do parzenia kawy. Blacha ociekacza, stal nierdzewna, tak wygląda. Całość dosyć delikatna, ale nieźle spasowana. Jeżeli chodzi o plusy tego ekspresu, no to plusem jest to, że boczne panele możemy sobie wymieniać. Jeżeli zmienimy na przykład sobie wystrój kuchni, możemy sobie zamówić białe, czerwone, różne, jakie chcemy te panele. Jest duża kolory, chyba 7 różnych kolorów jest. Niewątpliwą najważniejszą zaletą tego ekspresu to nie jest wygląd, ponieważ no, moim zdaniem nie jest jakoś tam specjalnie ładny, ale gabaryty. Ponieważ ekspres ma tylko szerokość tylko 23 cm. Jest to bardzo mało. A posiada moduł zaparzania standardowy, ten model. Kawę parzy bardzo smaczną. No nie każdy dysponuje miejscem w kuchni. Więc jeżeli ktoś chce zacząć swoją jakby podróż po świecie kawy z Jurą, no to ten model będzie dla niego. Smak kawy jest bardzo dobry, jak ktoś parzy kawy mleczne, a zabiera bardzo mało miejsca. Jeżeli chodzi jeszcze o minusy ekspresu tego, no to kawy mleczne. Ekspres wykona nam kawę cappuccino, ale jeżeli chodzi o latte, no to nie wykonamy latte w standardowej takiej dużej filiżance, ponieważ wylewka nie jest tak wysoko regulowana. Niestety nie damy rady tego zrobić, chyba że będziemy kombinować pod kątą. Możemy to zrobić w inny sposób. Najpierw sobie nalać piankę, później sobie zrobić kawę i razem całość sobie zmieszać do jakiejś wysokiej szklanki po latte. A teraz jeżeli chodzi o cappuccino, nie ma problemu. Podstawiamy, wciskamy cappuccino, wężyk oczywiście wkładamy sobie do mleka. Pociąga ekspres, tą dyszą leje nam piankę, tą leje nam kawę. Nie mamy możliwości ingerencji w piankę, jest tylko pianka, nie ma gorącego mleka. Tej funkcji ekspres nie posiada. Prosty ekspres, czytelny dosyć, łatwy w obsłudze. Jakość kawy bardzo dobra, bardzo smaczna kawa. No i gabaryty. Nie ma innego ekspresu Jury, który byłby tak mały jak ten. Wysokość 36 cm, głębokość około 43 cm.